Siemanaczka Guardianie. Jak wiadomo, nasz ulubiony karabin fuzyjny Loaded Question zostanie niedługo objęty emeryturą. Czy możemy go zastąpić? Możemy spróbować. A więc zaczynajmy. Jeżeli gramy w ten sposób, że na heavy slocie używamy miecza, to wtedy na primary najprawdopodobniej będziemy używać automatu albo submachine gunu i zostaje nam slot sekundary. Czyli najprawdopodobniej założymy sobie shotguna albo właśnie fusion rifle. Pas z dobrym fusion rifle jest właśnie loaded question, natomiast w związku z tym, że niedługo stanie objęty emeryturą broni, moglibyśmy spróbować go zastąpić. Takie zatem mamy inne opcje. Moje propozycje to Main Ingredient, Typhoon Force, Gallant Charge, Hollow Worlds oraz Elat HF4. To, co czyni Loaded Question bronią wyjątkową, to właśnie jego perk, który polega na tym, że jeżeli mamy pełny magazynek i strzelimy grupę przeciwników, to wtedy oni wybuchają. Tego perka bynajmniej na razie nie uda nam się zastąpić, natomiast jeżeli chcielibyśmy traktować Loaded Question jako po prostu Fusion Rifle, to mamy kilka bardzo podobnych. Wymienione przeze mnie wcześniej Fusion Rifle, które tak na magnesie są do zdobycia cały czas, oprócz może Gallant Charge'a, który był do zdobycia tylko w Sandialu. Wszystkie mają oczywiście różny charge time, mają różny impact, natomiast DPS na zasadzie taki sam. Czym więc się różnią? Różnią się perkami do DPS-u. Patrzmy sobie zatem, jak to wygląda. Loaded Question ładuje ten pierwszy strzał mocniejszy, właśnie ten wybuchowy. Natomiast jeżeli strzelamy przeciwnika trudnego, wtedy aż 6 strzałów potrzeba, żeby go zabić. Tutaj Loaded Question przestaje być bronią wyjątkową. Są podobne. Zacznijmy od Main Ingredient. Tutaj będziemy mieć perka Rampage z modem Rampage Spec. No to idziemy z koksem. Perk Rampage osiąga maksymalną wartość po zabiciu 3 przeciwników. Atakujemy ogra. I wtedy również 5-6 strzałów potrzeba, żeby go zabić. Więc podobnie. No dobra, czyli sam Rampage to nic wyjątkowego. A co było, gdybyśmy mieli Rampage i Kill Clip na tej samej broni? Taki właśnie zestaw mamy na Typhoon Force. No to jedziemy. Aktywujemy Rampage razy 3, aktywujemy Kill Clipa przeładowując broń. No i mamy Kill Clip i Rampage, chociaż przez chwilę razem. Strzelamy 5 razy i zabijamy ogra. Natomiast broń strzela szybciej. No dobra, to teraz Gallant Charge. Gallant Charge mamy ze Swashbucklerem, czyli tak jak Rampage, tylko maksymalną wartość uzyskuje po 5 killach, ale może to aktywować uderzając z ręki. Aktywujemy z ręki Swashbucklera i strzelamy. Broń strzela wolniej, ale 4, góra 5 pocisków wystarczy, żeby zabić ogra. No dobra, to teraz dajemy na warsztat dwie bronie z perkiem Surrounded. Pierwsza to Hollow Worlds, druga to Elath HF4. Perk Surrounded, jak wiemy, załącza się sam, nie musimy nic zrobić, wystarczy, że mamy pobliżu 3 przeciwników i sam się aktywuje. 5 strzałów wystarczy, żeby zabić ogra. Hollow Worlds strzela troszkę szybciej niż Latka, czyli jak można się domyślić, Latka jest bronią po prostu mocniejszą i tutaj 4 strzały wystarczą, żeby zabić ogra. Drodzy Guardianie, jakie wnioski? Jeżeli chcemy zastąpić tego wybuchającego perka w Loaded Question, no to aktualnie się nie da. Natomiast jeżeli chcemy po prostu mieć dobrego Fusion Rifle do bicia przeciwników, łatwych i trudnych, to już można. Macie spory wybór. Guardianie, na dzień dzisiejszy tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.